Witajcie, Krzysztof z tej strony, odkrywca historii. Chciałem podzielić się z Wami bardzo dobrą wiadomością. Sklepy internetowe odkrywcahistorii.com i Golden Mask Polska będą miały swoją stałą siedzibę i swój sklep w miejscowości, w której mieszkam. Stoję obecnie przed sklepem. Za chwilę wejdziemy do środka, pokażę Wam, jak wyglądają pomieszczenia. Są one oczywiście na etapie remontu, także pokażę Wam, jaki jest już postęp pracy. Jest to obiekt czy budynek, którym właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa w Suszu. Właśnie w Suszu, tutaj gdzie mieszkam, ten sklep będzie miał swoją siedzibę. Do sklepu prowadzą dwa wejścia. Wejście po lewej stronie główne i wejście takie po prawej stronie, które wcześniej było zaadoptowane na potrzeby innych sklepów. Drzwi będą wymienione, już zostało wykonane zlecenie, także lada chwila tutaj będzie wymiana tych drzwi. W środku wygląda tutaj to tak, typowy bałagan, jak to na budowie jest wszystko. Te pomieszczenie też będziemy przerabiać na inne cele, ale to oczywiście dalsze plany, to też Wam wszystko opowiem. Przejdziemy sobie do drugiego wejścia. A zanim przejdziemy, to pokażę Wam też, że przed sklepem jest duży parking, co jest no, bardzo dużym atutem, jak również paczkomat. Wejście do sklepu będzie tędyk. Drzwi do sklepu też będą wymienione, bo wyglądają jak wyglądają, natomiast już zadbaliśmy o to, żeby tutaj te drzwi troszkę inaczej wyglądały, bardziej bezpieczne, tym bardziej, że lokal będzie ubezpieczony i na pewno będą takie wymagania. Co do samego lokalu i miejsca, gdzie obecnie się znajdujemy, gdzie będzie sklep Odkrywca Historii, lokal ma, całość lokalu ma 112 metrów kwadratowych. Posiada główne pomieszczenie, gdzie będą wyeksponowane wykrywacze metali. No i takie poboczne, gdzie też tutaj w odpowiedni sposób to zagospodarujemy. Tu są przejścia do toalet i magazynków. Tu jest taka wnęka, która prawdopodobnie zostanie zagospodarowana na półki, na regały, gdzie będzie można trzymać wykrywacze metali. Przejdziemy sobie dalej, pokażę Wam, jak to tylko wygląda. Ta ściana i te wejścia będą zabudowane panelami sklepowymi, które dotrą lada chwila. Ta wnęka również będzie zabudowana, tu będą też te panele, będą ekspozytory, półki. Od wejścia wygląda to w ten sposób, że są też okna, które dają duże światło, natomiast tutaj te okno zostanie całkowicie zabudowane. Będą tu wkomponowane dwa panele tego koloru, które tutaj widzicie. To będzie ściana główna, tak zwana ekspozycyjna. Tutaj też będzie lada sklepowa. W ogóle tutaj będzie też kącik taki biznesowy, gdzie będziemy mogli porozmawiać, gdzie oprócz jakby zakupu wykrywacza też można będzie skorzystać z rad w sklepie, bo też będziemy coś takiego prowadzić. Połączeniem tego kącika biznesowego też będzie pokazanie wykrywaczy, które można stosować na lądzie, jak i w wodzie. Pomysł na fototapetę padł zaraz po powrocie z nadmorza. Także wydaje mi się, że to dosyć ciekawie wygląda i też jakby w jakiś sposób ociepli te miejsce. Zaczęliśmy od tak naprawdę sufitu i ścian tych głównych. No, były w złym stanie, musieliśmy to przeszpachlować. Malowaliśmy tutaj pistoletem, bo nie dało się malować wałkiem, wszystko było zrywane. W pracach typowo budowlanych, jak i elektrycznych, pomagają moi przyjaciele Tomek i Darek. Gorące słowo dla Andrzeja, który pomógł mi przywieźć te płyty. Naprawdę namordowaliśmy się, żeby je wtargać do samochodu i je tutaj wnieść. Prace porządkowe to Ewelinka,
bardzo dużo też mi tutaj pomaga przy tym wszystkim. Po kolei wszystkich z czasem też poznacie, bo planuję nakręcić więcej filmów i chcę też pokazać osoby, które w jakiś sposób się zaangażowały w całość. Oczywiście nie mogę zapomnieć o Wojtku, który jest wykonawcą wszelkich grafik w sklepie internetowym, jak i między innymi też tego typu wklejek w okna, także z Wojtkiem działamy od zawsze i gdzieś tam nas pewnie zawsze widzicie. Założyliśmy pierwsze lampy już na próbę, bo chcieliśmy zobaczyć, ile tych lamp i jakie oświetlenie będzie potrzebne. Na razie to jest jakaś tam próba. Docelowo będzie w pomieszczeniu głównym 12 lamp. Myślę, że to oświetlenie w zupełności będzie mogło pozwolić Wam na obejrzenie wykrywaczy metali, akcesoriów i wszystkiego, co tutaj będzie w tym sklepie. Jeżeli będzie słabe naświetlenie, będziemy kombinować, będziemy w jakiś sposób doświetlać te pomieszczenia. Oficjalne otwarcie nastąpi w około 15-20 lipca. Oczywiście poinformuję Was i też pokażę Wam filmik z tego wszystkiego. Także widzicie, jak wygląda zamysł stworzenia sklepu, który będzie znajdował się w miejscowości Susz. To są okolice Iławy. Serdecznie wszystkich już dzisiaj zapraszam nie tylko na otwarcie, jak również do korzystania z oferty w sklepie. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które kibicują i wspierają całą tą inicjatywę. Zawsze są przy mnie. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim.